DJI mnie znienawidzi, bo znalazłem prosty sposób, żeby stare gogle, czyli Goggles 2 i stare radio, to z antenką, zadziałały z DJI Neo. Co więcej, mój sposób rozwiązuje problem z gównianym obrazem z kamery. A najlepsze w tym sposobie jest to, że poradzi sobie z nim absolutnie każdy pilot FPV. Każdy pilot z krwi i kości. Bo wystarczy wywalić całe gówno ze środka tego drona, włożyć flight controller, włożyć Naked O3 i nowy dron normalnie. Nowy dron. Zaraz ktoś powie, przecież to się nie opłaca, przecież to już lepiej kupić innego drona. No tak. I? Gdybyśmy wszyscy robili tylko to, co się opłaca, to byśmy robili loterię w internecie, nie? Ale jeżeli jednak pomyślicie sobie o tym szczerze, to co ja tu włożyłem? Ajo do łupa za 200 i Naked O3, które zrobisz teraz, jak się uprzesz za 700 zł. A żeby kupić gogle, które działają z tym dronem, trzeba wydać 300. A żeby kupić radio, które działa z tym dronem, to znaczy z tym, jak przyszło od producenta, to trzeba wydać 700 zł. A ja wydałem 900
i mogę używać rzeczy, które już mam. Zaskakująco dobrze to lata. W Acro lata znacznie lepiej, lata szybciej, lata zwinniej, dużo precyzyjniej wykonuje manewry i tak jakby miał więcej mocy. A te ESC-ki tutaj mają po 12 amperów. To jest w ogóle IO z Flylens 8.5. Niesamowite. Czas lotu na minus. Teraz są to tylko 3 minuty z hakiem, ale bateria z drugiej strony też jest znacznie mniejsza. Ale wniosek nasuwa się sam. Ten kształt nie jest zły. Te silniki nie są złe. I te śmigiełka też nie są złe. To soft, którym upośledziło ten dron DJI, się do niczego nie nadaje.